W tym odcinku Kryminalnych Opowieści wrócimy do Opola, gdzie szybką i bogatą karierę w lokalnym półświatku zrobił Henryk P. pseudonim Pineza, co zaprowadziło go potem za kratki na 14 lat. W jednym z poprzednich wydań programu mówiliśmy o uważanym za jego następcę Michale K. pseudonim Pasek. Opole to miasto wojewódzkie w południowo-zachodniej Polsce, 15 w kraju pod kątem powierzchni, liczące blisko 128 tysięcy mieszkańców. Za lidera tamtejszego półświatka w latach 90. uchodził Konrad J., pseudonim Konrad. On i jego ludzie bawili się w różnych lokalach, gdzie często okradali i zastraszali innych klientów. Z czasem dołączył do nich wspomniany już Pasek i Henryk P., pseudonim Pineza. Gdy gang rozbito, przed sądem zeznawać miał nawet świadek incognito. Tyle, że oskarżeni poznali jego tożsamość i z pewnego materiału dowodowego prokuratury wyszło niewiele. W czerwcu 1998 roku Konrad J., jadąc czerwonym Jaguarem, zginął w wypadku samochodowym w Krapkowicach, kiedy wjechał na rowerzystę. Już jakiś czas po jego śmierci sąd orzekł, że Konrad z kolegami dopuszczał się rozbojów, ale nie w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Gdy w mieście zabrakło lidera półświatka, szybko pozycję tę zajął właśnie Henryk P., pseudonim Pineza, który do Opola trafił ze Stargardu Szczecińskiego, gdzie razem z piątką rodzeństwa wychowywała go tylko matka. W Opolu natomiast pracował w zakładach mięsnych Peters, odbywając w ten sposób zastępczo zasadniczą służbę wojskową, bo był już wtedy karany i nie mógł trafić do wojska tak jak inni. To w Ubojni miał poznać swoją późniejszą żonę Małgorzatę. Z czasem oficjalnie znalazł zatrudnienie jako zaopatrzeniowiec w jednym z barów, z wynagrodzeniem w wysokości zaledwie kilkuset złotych miesięcznie. Tak małe dochody pozwoliły mu przy okazji na wyłudzanie od połowy lat 90. zasiłku mieszkaniowego w wysokości przeszło 300 zł miesięcznie. Już wtedy mógł pochwalić się wysokiej klasy samochodami. Przez kilka lat jeździł m.in. BMW, sportowym Oplem Tigrom czy Chevroletem Camaro. Wszystko dlatego, że nie jako zaopatrzeniowiec, ale ochroniarz w różnych lokalach, takich jak Studenckie Centrum Kultury czy Klub Romans, należący do późniejszego prezydenta Opola, i wymuszając haracze od prostytutek, a także z agencji towarzyskich wspólnika, zarabiał zdecydowanie więcej. Podobno każda z kobiet świadczących usługi seksualne przy lokalnych trasach musiała płacić gangsterom, co w praktyce przekładało się na zyski rzędu kilkudziesięciu tysięcy marek miesięcznie. Pineza, jego bliscy współpracownicy Seweryn T., pseudonim Sylwek, Bartłomiej W., pseudonim Szeryf, i Marek A., pseudonim Andrut, oraz kilka innych osób było niezwykle brutalnych, a przy tym bezkarnych. Już samo hasło „Jestem od Pinezy” robiło na ofiarach odpowiednie wrażenie. Podobnie jak jego wygląd, to bardzo wysoki, dobrze zbudowany mężczyzna z surowym wyrazem twarzy. Ponoć sam lubił, jak nazywano go, bosem opolskiej mafii, a innym przedstawiał się: to ja jestem ten Pineza, o którym piszą w gazetach. Długo, bo od końca 1998 aż do początku 2000 roku Henryk P. z kolegami wymuszał pieniądze od biznesmena ze Śląska, Adama K. Powodem był fikcyjny dług. Przestępcy zastraszali, bili i wywozili przedsiębiorcę do lasu. Ten, obawiając się ich, brał kredyty i pożyczki, których nie miał potem jak spłacać. W związku z tym trafił za kratki. Gangsterzy jego kosztem wzbogacili się o blisko 40 tysięcy złotych, sprzęt elektroniczny, a do tego liczone w setkach kilogramów ilości mięsa i wędlin, jako że prowadził on firmę z branży mięsnej. Innym wybrykiem grupy Henryka P. był rozbój w agencji towarzyskiej Savage w Opolu, gdzie zastraszono, pobito i znęcano się nad handlarzem złotem, m.in. gasząc na jego ciele papierosy, co miało go skłonić do oddania pieniędzy i kosztowności o wartości około 13 tysięcy złotych. Po tych wydarzeniach 16 czerwca 2000 roku gang Pinezy został rozbity przez funkcjonariuszy powstałego zaledwie dwa miesiące wcześniej Centralnego Biura Śledczego. Podczas zatrzymania Henryk P. wracał z zakupów, a przy sobie miał 20 tysięcy złotych w gotówce. Zdaniem śledczych grupa działała od połowy 1998 roku, skupiając się na wymuszeniach zwrotu fikcyjnych długów nie tylko w Opolu i okolicach, ale także w kilku innych województwach. Co ciekawe, Pineza nigdy nie chciał zająć się przestępstwami narkotykowymi, choć zawsze przynosiły one bardzo duże zyski.
Awersja do środków odurzających nie przeszkodziła mu jednak w wymuszaniu haraczy od dealerów narkotykowych, podobnie jak od innych mniejszych i większych przestępców, którzy chcieli działać na terenie Opola i okolic, na przykład dokonując kradzieży. Gdy podejrzani trafili do aresztu, interesy Henryka P. w półświatku przejęła jego żona, Małgorzata, nazywana szefową. Miała kierować m.in. agencją towarzyską w Krapkowicach. Nie rządziła jednak długo. Już jesienią 2000 roku również została zatrzymana. Razem z Bartłomiejem W., pseudonim Szeryf. To ten ostatni zeznał potem przed sądem, że Pineza rządził w półświatku Opola i okolic, a także miał układy ze skorumpowanymi policjantami i urzędnikami czy lekarzami. Akt oskarżenia w sprawie Pinezy, obejmujący 13 osób, w tym żonę Henryka P., trafił do sądu na przełomie 2000 i 2001 roku. Na rozprawy niektórzy podsądni byli transportowani w uniformach więźniów niebezpiecznych i w asyście antyterrorystów. Podczas jednego z posiedzeń w styczniu 2001 roku miał zeznawać świadek Rafał D. Po złożeniu zeznań sam został zatrzymany. Jak się okazało, poszukiwano go listem gończym do innej sprawy. Gdy ten proces jeszcze trwał, Henryka P. skazano na 5 lat pozbawienia wolności za udział we wspomnianych wcześniej dwóch wymuszeniach rozbójniczych, mimo tego, że ofiary wycofały swoje zeznania. Kolejny wyrok wobec Pinezy i innych zapadł w październiku 2003 roku. Henryk P. miał trafić za więzienne mury na 12 lat za szereg przestępstw takich jak nielegalne posiadanie i handel bronią oraz amunicją, wymuszenia rozbójnicze, czerpanie korzyści z cudzego nierządu, w tym nieletnich, zlecenie włamania czy oszustwa. Pozostali usłyszeli kary od 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu do 5 lat za kratkami. Jedną osobę uniewinniono. Zdaniem sędziego Artura Tomaszewskiego oskarżeni często działali wspólnie i z polecenia Pinezy, ale nie było tam jasnej struktury i hierarchii, by można było mówić o zorganizowanej grupie przestępczej. Tworzyli raczej relację koleżeńską, a to media i pośrednio organy ścigania wykreowały Pinezę na szefa mafii. Prokurator Sławomir Wojciechowski nie był zadowolony z takiego rozstrzygnięcia. Uważał, że gang istniał. Dopiero w sierpniu 2009 roku sąd rzeczywiście uznał dodatkowo, że działalność Pinezy i jego kolegów odbywała się jednak w ramach grupy przestępczej, co przełożyło się na wydłużenie kar pozbawienia wolności o dodatkowe 2,5 roku. Pinezie połączono kary z kilku wyroków, skazując go razem na 15 lat więzienia. Znalazł się w zakładzie karnym w Strzelcach Opolskich. To dwóch funkcjonariuszy służby więziennej z tej jednostki penitencjarnej zatrzymano w 2011 roku. Pierwszy miał udostępnić jednemu ze skazanych telefon komórkowy, kupując w zamian za to anaboliki od innego osadzonego w atrakcyjnych cenach. W sprawę miał być zamieszany nie kto inny jak Pineza. To on rzekomo korzystał z telefonu komórkowego wniesionego do celi. Drugi funkcjonariusz, jak wiadomo nieoficjalnie, usłyszał zarzuty w związku z udziałem w gangu narkotykowym handlującym amfetaminą. Obu strażników zawieszono wówczas w czynnościach służbowych. Pineza odzyskał wolność na początku kwietnia 2014 roku w ramach warunkowego przedterminowego zwolnienia, nieco ponad rok przed wykonaniem całości kary. Gdy w listopadzie 2013 roku wystąpił z wnioskiem w tym zakresie do Sądu Okręgowego w Opolu, 2 miesiące później spotkał się z odmową. Dopiero odwołanie do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu przyniosło pożądany przez Pinezę skutek. Podobno wyglądał wtedy jeszcze groźniej niż zanim zatrzymano go w 2000 roku. To jednak nie koniec przygód Henryka P. z wymiarem sprawiedliwości. W 2017 roku, zaocznie, to jest bez jego obecności, wrocławska prokuratura przedstawiła mu zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej trudniącej się wyłudzaniem podatku VAT i praniem brudnych pieniędzy na kwotę przeszło 17 milionów złotych. Policja nie zastała Pinezy w miejscu jego zamieszkania i nie mogła ustalić jego miejsca pobytu. Dlatego w maju rozpoczęto jego poszukiwania na podstawie listu gończego i europejskiego nakazu aresztowania. Wpadł w sierpniu 2017 roku. Nieoficjalnie mówiono, że ujęto go na terenie kraju. To wszystko na dziś. Jeśli zaciekawiły Was kryminalne opowieści na temat grupy Pinezy z Opola, możecie zostawić łapkę w górę, podzielić się swoimi opiniami w komentarzach poniżej, a także skorzystać z opcji wspierania. Nie zapomnijcie też zasubskrybować kanału Podejrzani i kliknąć ikony dzwonka, aby nie przegapić nowych materiałów. Do zobaczenia wkrótce. Czytał Maciej Marcinkowski.